Witam Państwa ponownie. Ja, mój, mnie, dla niektórych ludzi składa się to na cały wszechświat. Taką też właśnie osobą był bohater naszej dzisiejszej historii. Owszem, miał żonę i dwóch synów, na których, jak twierdził, mu zależało, ale tak naprawdę byli oni jedynie jego satelitami, istniejącymi po to, by podnosić jego znaczenie i dodawać mu blasku. Nie uświadamiał sobie, jakim był nadętym bufonem, dopóki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Mimo że są ich miliony, świat często nie chce pamiętać o bezdomnych. Nieco inaczej rzecz wygląda w Chicago, gdzie od 1877 roku działa Pacific Garden Mission. Dzięki hojności naszych przyjaciół bezdomni znajdują tu czyste łóżko, gorące posiłki, prysznic i ubrania, pomoc medyczną i dentystyczną, a także dobrą nowinę, która potrafi zmieniać ludzkie życie. Duszpasterze i opiekunowie modlą się z każdym, kto przekracza próg misji i z miłością, nazywając rzeczy po imieniu, pomagają mu znaleźć przyczyny, dla których znalazł się w trudnej sytuacji i sposoby, które pozwolą ją zmienić. Celem naszej misji jest opatrywanie zranionych serc, zwiastowanie wyzwolenia tym, którzy są w niewoli, otwieranie spętanym drzwi więzienia. Tak też było z bohaterem naszej dzisiejszej historii. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2706 z cyklu Wyzwolony, audycja, która da wam do myślenia. Okej, Piegus. Ojciec wyszedł, teraz ja tu rządzę. Będziesz robił to, co ci każę. Tak ci się tylko wydaje. Tak? No to zobaczymy. O, dobra, puszczaj! Kiedy gnojek się nie słucha, dzięcioł w czółko puka. Puszczaj, powiem tak. Co? Jeszcze będziesz kablować? Co rudę, to zabić. O, jeszcze zobaczysz, kiedyś ci przyłożę. Nasz bohater dorastał z dwoma starszymi braćmi, którzy nieustannie go dręczyli, wskutek czego stał się agresywny i nieobliczalny. Wybuchy złości, jakie widział u swego ojca i braci, coraz częściej pojawiały się również w jego życiu. Stał się człowiekiem skupionym na sobie, pełnym pretensji do świata, a swoją agresję próbował wyładować we wschodnich sztukach walki, co wywołało kolejne problemy. Oto opowieść o tym, jak jego złość została rozładowana. Prawdziwa historia Billa Stipsa już teraz w Wyzwolonym. Dorastałem z dwójką starszych braci, którzy na każdym kroku mnie tępili. Cały czas próbowałem więc coś udowadniać. Mieliśmy też trzy siostry. Dokuczaliśmy sobie ile wlezie i co rusz dochodziło do awantury. Mój tata też często wybuchał złością. Puszczał wtedy niezłe wiązanki. Potrafił nawet rzucić krzesłem. Miałem więc przykłady do naśladowania. Jednak rodzice bardzo się o nas troszczyli. Zachęcali do nauki, do rozwijania zdolności, do tego, żebyśmy się udzielali towarzysko. W szkole byłem znany jako dobry sportowiec i gościu, z którym lepiej nie zadzierać. Nie odpuściłem żadnej okazji, żeby komuś dołożyć. Religię praktykowaliśmy przez godzinę tygodniową. Bijatykę znacznie częściej. Bill dzwonił do mnie trener i powiedział, że przestałeś chodzić na zajęcia. Jasne. Kazał mi ściąć włosy. To nie jest powód, żeby rezygnować. Mówił, że mógłbyś być jednym z najlepszych. No to niech mi da spokój. Ale nie możesz mieć długich włosów, żeby wystawały spod kasku. Dlaczego nie? Z krótkimi włosami będę grał lepiej? Jesteś głupi, Bill. No najpierw przestałeś śpiewać w chórze, a teraz to. Chór jest dla dziewczyn. Zresztą ja nie umiem śpiewać. No, a za chwilę w ogóle nic nie będziesz robił. Chodzę z SU i to się liczy. A poza tym chcę się zapisać na karate. Co, żeby skuteczniej tłuc innych? Staraliśmy się jakoś cię wychować, Bill, ale coraz bardziej wątpię, czy nam się to udało. W drugiej klasie szkoły średniej stopniowo przestałem chodzić do kościoła. Wcześniej zdążyłem poznać wiele historii biblijnych i nauczyć się paru wersetów. Na tyle, by wyobrażać sobie, że Bóg jest kimś, kogo wzywasz, kiedy masz kłopoty.
A dopóki nie zrobiłeś nic szczególnie złego, jesteś wystarczająco dobry, żeby pójść do nieba. Mniej więcej wtedy rzuciła mnie dziewczyna. Byłem załamany. Hej, Stips, zaczekaj. Zwolnij. No? Co tak golisz, człowieku? Ja nie mogę przestać myśleć o Su. Bieganie mi pomaga. Daj sobie spokój, stary. Nie jest tego warte. Zależało mi na niej, wiesz. Skreśl ją, znajdź sobie kogoś innego. Łatwo ci gadać. Chodź. Kevin ma jakieś winko w samochodzie. To ci pomoże zapomnieć. Zacząłem pić z kumplami. W przerwach między lekcjami popijaliśmy wódkę i piwo schowane w szafkach. Któregoś dnia po meczu siedzieliśmy sobie na szkolnym parkingu, kiedy ze szkoły wyszły dwie dziewczyny. Zaprosiliśmy je, żeby napiły się z nami. Od tego dnia zacząłem spotykać się z Lin. Po wódce stawałem się agresywny. Im więcej wypiłem, tym chętniej rzucałem się do bicia. Dobre to piwo. Czuję się, jakbym była na imprezie. Szkoda, że musimy wracać na lekcję. Szkoda, szkoda. Chciałbym tak siedzieć tu z tobą do końca mojego życia. Hej, wy tam! Jest już po dzwonku, ruszajcie na lekcję. Właśnie wyciągam książki. Słuchaj, znikajcie stąd prosto do swoich klas. Wiesz co? Jakoś mi się nie chce. Mam ci pomóc? Spróbuj, spróbuj, jak jesteś taki twardziel. Idziemy do dyrektora. Zbieraj te łapy. Nie prowokuj mnie, chłopcze, bo jakbym chciał, to już byś leżał i kwiczał. No, rzucić się na trenera zapasu? To jesteś cały ty, Bill. Nikt inny by tego nie zrobił. Wcale nie jest taki dobry. No, no i co? W domu znowu masz szlaban. Dwa tygodnie. Masz szczęście, Bill, że cię nie zawiesili. Ja już mam dość betów. Niech sobie lepiej odpuszczą, bo jestem dobry w karate. Co? Tylko nie złam sobie ręki, Steve, jak się tak poklepujesz po plecach. Co, mam wam pokazać? Stałem się bardzo drażliwy i zaczepny. Szczególnie kiedy w grę wchodziła Lin. Byłem zaborczy i zazdrosny. Zaczynałem się bić, jak tylko któryś na nią popatrzył. Pewnego dnia w sklepie jacyś dwaj goście zmierzyli ją wzrokiem i jeden powiedział: niezła. Złapałem go za gardło, grożąc, że przefasuje mu gębę. Byliśmy z Lin zakochani w sobie i planowaliśmy małżeństwo. Na lekcjach bez przerwy posyłaliśmy sobie liściki. No i wiele czasu spędzaliśmy na imprezach. Nie mogę wyjść z podziwu, jak miażdżyłeś te puste puszki na swojej głowie. Rozpłaszczyłeś ją jak naleśnik. Głowę czy puszkę? Hej, troszeczkę szacunku. Wygrałem dla was grzewkę piwa, czy nie? Ty mógłbyś zrobić wszystko, co nie? Są we mnie ogromne pokłady mocy, czekającej, żebym jej użył. Jestem królem wszechświata, nic mnie nie powstrzyma. Skończyliśmy szkołę w 1977 roku i mniej więcej wtedy zacząłem palić marihuanę. Oboje poszliśmy do pracy, żeby trochę odłożyć z myślą o małżeństwie. Ja zatrudniłem się w wytwórni serów, gdzie pracował również mój ojciec. Moja zadziorność szybko dała o sobie znać także w tym miejscu. Któregoś wieczoru między mną i Lin doszło do poważnej rozmowy. Keith mówił, że w weekendy też będę musiał pracować. Och, Bill, to jedyny czas, kiedy możemy być razem. Nic się nie martw. Powiedziałem mu, żeby o tym zapomniał. Niech się wypcha. I tak pracuje najwięcej w całym dziale. Niech sobie znajdzie innego jelenia. Cieszę się, że udało ci się wybronić. Próbował mnie zastraszyć, ale powiedziałem, że go zaskarżę do inspekcji pracy. O, nie boisz się, że mogą cię zwolnić? Niech spróbują. Zakładam związek. Nie będą mną pomiatali. Chociaż naprawdę ciężko pracowałem, moje zachowanie doprowadziło w końcu do tego, że mnie zwolnili. Dostałem pracę w zakładach mięsnych i niedługo potem, wiosną 1981 roku, wzięliśmy ślub. Od razu też zaczęliśmy budowę domu. W następnych latach prowadziliśmy wesołe życie pełne imprez, wśród których naszą niedojrzałą miłość powoli zjadała zazdrość i zaborczość.
Gdzie się podział otwieracz do puszek? Nie wiem, sam sobie znajdź. O co ci chodzi? Dobrze wiesz. No nie mów, że z powodu tego babsztyna. Przecież ty zawsze się musisz mizdrzyć do tych bab. Daj spokój, jesteś po prostu chory, chcę być miły. Wychodzę i możesz sobie używać dowolnie. Przyspoczęciu jeden! Lin! Lin, wysiadaj. Wysiadaj, za dużo wypiłaś, nie możesz prowadzić. Jak nie wysiądziesz z auta, to wybiję szybę. Wysiadaj. Nie masz się wysiadaj. Nie tchnąć. Lin, Billy, uspokójcie się. Wracajcie do domu. Godziliśmy się, a potem znowu kłócili i tak miesiąc za miesiącem. Czuliśmy, że w naszym życiu czegoś brakuje, ale nie mieliśmy pojęcia czego. Pracowaliśmy w tym samym zakładzie, ale ja nie cierpiałem tej roboty. Jakoś wytrzymywałem, bo pieniądze nie były złe, ale tak naprawdę chciałem studiować, żeby mieć lepszą, bardziej prestiżową pracę. Uważałem, że jestem za dobry, za mądry, żeby pracować w masarni. Może dlatego skutecznie uprzykrzałem życie moim współpracownikom, nieustannie ich poniżając. Jako przewodniczący związku wojowałem też z kierownictwem firmy. No, mam tu jeszcze jedną skargę na ciebie, Stips. Co, znowu komuś nie chce się robić, co do niego należy? Jak nie przestaniesz dokuczać ludziom, będziesz się musiał rozejrzeć za inną pracą. Tak? Wiesz, co ty mi możesz? Pilnuj lepiej BHP, bo wezwę kogo trzeba, żeby sobie posprawdzali. Grozisz mi? Nie, obiecuję. Szefostwo nienawidziło mnie z pełną wzajemnością. Sprowadzałem wszelkie możliwe inspekcje i komisje, jak tylko coś nie podobało mi się w zakładzie. Cały czas chodziłem wściekły. Ale kiedy w 1984 roku urodził się nam syn, Kyle, postanowiłem zrobić porządek w moim życiu. Przestałem pić i rzuciłem palenie. Udało mi się, ale nawet to powodowało problemy. Hej, co jest, Bill? Pijesz wodę? Tak, skończyłem z piciem i papierosami. Co cię napadło? Po prostu to niszczy zdrowie, a ja chcę wrócić do formy. Jeden drink przecież ci nie zaszkodzi, no już no nie psuj zabawy. Może wam nie zależy na zdrowiu, ale mnie tak. Słuchaj, jednego drinka to nawet lekarze zalecają. Nie namówicie mnie. Teraz jak jestem trzeźwy, to widzę, jak zachowuje się pijak. To jest odrażające. Bo wiecie, jemu się wydaje, że jest lepszy od nas. Jaśnie pan Bill. Miała rację, ale ja po prostu się obrażałem. Byłem bardzo dumny z siebie i ze swoich osiągnięć. Niedługo potem razem z kolegą otworzyliśmy szkołę karate i w ciągu kilku miesięcy mieliśmy już 50 uczniów. Prowadziłem tę szkołę jak obóz dla rekrutów. Szeregu zbiórka! Jest, yes, sir! Baczność! Jest, sir! Pokłon przed amerykańską flagą! Pokłon przed instruktorem! A teraz klęczeć i medytować. Oczyszczamy umysł ze wszystkiego. Wypełnia nas wewnętrzny spokój. Wyobraźcie sobie, jak walczycie i jak potężną mocą dysponujecie. Wsłuchując się w wewnętrzną energię, możecie osiągnąć wyższy poziom egzystencji. Dzień dobry, panie Stips. O, dzień dobry. Dopiero co ćwiczyłam, w szczególności oddychanie i medytację. Bardzo mi pan pomógł. Dzięki, Angela. Poprzez koncentrację i pogłębianie świadomości wszyscy jesteśmy zdolni dokonywać wielkich rzeczy. Chciałabym kiedyś być w tym tak dobra jak pan. Trzymaj się mnie. To może pewnego dnia tak się stanie. Na razie. Do zobaczenia jutro. Słuchaj, nie uważasz, że mógłbyś mi ją przynajmniej przedstawić? Zachowujesz się tak, jakby mnie tu w ogóle nie było. Przepraszam, przepraszam, nie pomyślałem, ale następnym razem się poprawię. Jednak następnym razem było tak samo. Wyniesiony na piedestał, rozkoszowałem się publicznym uznaniem, niespecjalnie zwracając uwagę na uczucia żony. Naszego synka zacząłem uczyć karate już kiedy skończył 2 latka. Później woziliśmy go też do szkółki niedzielnej, chociaż sami rzadko bywaliśmy w kościele. Co to jest? Coś z kościoła. Informacja o złożonych ofiarach. Aha. Na dole strony wielkie zero. Chyba próbują nam coś powiedzieć, Bill. Jasne. Po prostu sięgają nam do kieszeni. No na to wygląda. Kyle nie będzie więcej chodził do szkółki niedzielnej. Niech im się nie wydaje, że jesteśmy im coś winni. Żeby wierzyć w Boga, wcale nie trzeba chodzić do kościoła.
W roku, kiedy urodził się nasz syn Kigen, wykupiłem koncesję na prowadzenie klubu fitness i rzuciłem pracę w zakładach mięsnych. Zacząłem pisać artykuły na temat zdrowia i sprawności fizycznej do lokalnego tygodnika i w ten sposób stałem się jeszcze bardziej znany. Prowadziłem kursy samoobrony dla policji i byłem z siebie bardzo dumny, tym bardziej, że mój klub fitness miał ponad 500 klientów. Rok później udało mi się namówić Lin, żeby pracowała u mnie jako instruktorka. Masz chwilę, Bill? Nie teraz, muszę jechać do Milwaukee. Po co? Prowadzę tam kurs, zapomniałaś? Tylko parę minut, muszę cię o coś zapytać. Zapytaj któregoś instruktorów. Przepraszam, ale... pani Stips, miałby pan dla mnie minutkę? Oczywiście, oczywiście, dla pani zawsze. Byłem szychą, tak zwaną grubą rybą. Prowadziłem seminaria, pracowałem z mistrzem świata. Prowadziłem zajęcia dla kadry kierowniczej wielkich korporacji. Miałem ważnych przyjaciół. Wszystko kręciło się wokół mnie. Zimą 1991 roku zdobyłem czarny pas 4. stopnia, ale traciłem żonę, która coraz częściej piła i coraz bardziej oddalała się ode mnie. Powoli zaczynało to do mnie docierać. Kiedyś kupiłem dla niej prezent w nadziei, że poprawi to nasze relacje. Zobaczcie, co kupiłem. To jest brylant? Cudowny. Co to za okazja, Bill? 10. rocznica naszego ślubu. To nie mówcie nic mojej żonie. W czerwcu zabiorę ją do Kenkan i wtedy dam jej ten pierścionek. Chciałabym mieć takiego męża jak ty, Bill. Lin, to ma szczęście. Owszem, owszem. Niestety, zupełnie tego nie doceniam. Nie wierzę. Mając takiego męża, każda kobieta musi być szczęśliwa. Propozycja wyjazdu bardzo ucieszyła Lin, a kiedy na lotnisku dałem jej pierścionek, wydawało się, jakby nasza miłość rozkwitła na nowo. Nic dziwnego, że wiązałem z tym urlopem wielkie oczekiwania. Bill, czy ty naprawdę musisz tak czarować wszystkie baby? Co? Przecież aż wyskakujesz ze skóry. No tak, tu żart, tak słóweczko. Po prostu staram się być miły, co to przestępstwo. Jakoś ze mną nie rozmawiasz w ten sposób. Wiesz, to chyba za dużo wypiłaś. Nie zmieniaj tematu. Ty mnie traktujesz jak szmaty. Co ty myślisz, że ja nie widzę, jak ci oczy latają za każdą siwą? Przestań. Czego ty jeszcze nie wymyślisz? Nic do mnie nie dotarło. Jak to możliwe, że we wszystkim wiodło mi się świetnie, a w małżeństwie mi nie wychodziło? Po powrocie do domu nic się nie zmieniło. Ja rzuciłem się w wir swoich spraw, w budowanie własnej pozycji, a Lin coraz bardziej pogrążała się w podłym humorze. Nie obchodzę cię ani ja, ani twoi synowie. Myślisz tylko o sobie. To nieprawda, zbudowałem dla nich dom. W którym cię nigdy nie ma. Cały czas w tym twoim klubie. Muszę dbać o formę, studenci mi się przyglądają. Ale nie musisz ćwiczyć 7 godzin dziennie, prawda? Okej, wiesz co? Będę ćwiczył w domu, w salonie, będziemy więcej razem. Nie, ty nic nie rozumiesz, człowieku. Naprawdę ci się wydaje, że jesteś pępkiem świata? Słuchaj, ja nie zamierzam sflaczeć dla twojego widzimisię. To jest mój zawód, muszę dbać o kondycję. Tak, ty, wielki Bill i cała reszta świata. Świetnie wyglądasz, Bill, ależ ty się trzymasz. Dzięki. Szkoda, że na moją żonę jakoś to nie działa. Naprawdę? Ma pretensje, że za dużo siedzę w siłowni. Chciałabym, żeby mój mąż chociaż trochę tak się mną przejmował. A co? Nie zajmuje się tobą? Nie, ma swoje sprawy. Ty przynajmniej pracujesz razem z Lin. Naprawdę się staram. Dostaje ode mnie wszystko, co jej się zamarzy. A i tak jest wiecznie niezadowolona. Prawie wcale się do mnie nie odzywa. Nie mam pojęcia, o co ich chodzi. No też tego nie rozumiem. Jesteś świetny we wszystkim, co robisz. Każda kobieta byłaby szczęśliwa. Bardzo lubiłem takie rozmowy. Wręcz czułem, jak podczas nich rosnę. Dlatego coraz więcej czasu spędzałem w klubie, a coraz mniej w domu. Doszło do tego, że Lin nie odzywała się do mnie całymi tygodniami, a moje uczucia do niej też stawały się coraz chłodniejsze. Byłem o krok od nawiązania romansu, kiedy któregoś dnia Lin wpadła do mojego biura.
Pięknie. Tylko tego brakowało, żebyś sobie zafundował romans z jakąś instruktorką i to tam, gdzie ja też pracuję. Lin, o co ci chodzi? O czym ty w ogóle mówisz? Z instruktorkami mam kontakty wyłącznie służbowe. Nie wciskaj mi kitów! Nie rób ze mnie idiotki, ty draniu! Cholerno wszystkie! Przestań, Lin! Coś sobie uroiłaś! Uroiłam sobie? Tak, to może sobie wszyscy uroili. Tak śmieją się za moimi plecami. Jesteśmy tylko przyjaciółmi, nic więcej. Nie kłam. Dobra, dobra, w porządku. Mam już tego dość. Nigdy, ani jednym słowem nie dałaś mi odczuć, że mnie doceniasz, że jestem coś wart, że mogę być atrakcyjny. Więc może w końcu znalazł się ktoś, kto to zauważy. Nienawidzę cię, Bill, słyszysz? Nienawidzę! Lin, mógłbym zamienić słówko? O co chodzi, Konrad? Nie obraź się, ale widzę, co się dzieje między tobą a Billem i... No, ja i moja żona też przeszliśmy przez coś takiego. A właściwie to Bóg nas przez to przeprowadził, Lin. I myślę, że dał mi zdolność wyczuwania, kiedy inne pary mają podobne problemy. Konrad, wejdź na chwilę, porozmawiajmy. Usiądź. Nie muszę znać szczegółów, Lin. Grzech wszystkich nas sprowadza do poziomu znacznie poniżej naszych wyobrażeń. Niezależnie od tego, kim jesteśmy. Tak to jest, kiedy żyjemy bez Boga. Przestaliśmy chodzić do kościoła, chociaż nie wiem, kiedyś nam się to zdarzało. Nawet gdybyś chodziła do kościoła, ale nie znała Jezusa, i tak byłabyś zgubiona. Jezus powiedział, że musisz się na nowo narodzić. Tylko On, Jezus Chrystus, może przebaczyć ci grzechy i usprawiedliwioną przyprowadzić przed Boga. Jeśli wyznasz Mu swoje grzechy i poprosisz, żeby ci przebaczył, On to zrobi. I poproś Go o nowe życie, a On ci je da. Jezus da ci pokój, radość i życie wieczne. Będzie ci też pomagał żyć tak, aby podobać się Bogu. A wtedy wszystko stanie się lepsze, także twoje małżeństwo. Chciałabym, żeby tak było. A tak będzie, Lin. Tylko musisz przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela. Chciałabyś to zrobić? Konrad, nie wiem, czy to jest dobry moment. No właśnie teraz jest dzień zbawienia. Jeśli tego nie zrobisz, nadal będziesz się miotać. Jezus powiedział... Złodziej przychodzi po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby dać im życie i to życie w obfitości. On jest odpowiedzią, Lin. Dlaczego nie miałabyś pomodlić się właśnie teraz? Konrad poprowadził Lin w modlitwie o zbawienie i tego dnia ziarno wiary zostało zasiane. W tydzień po naszej kłótni w biurze doszło do kolejnej, w domu. Lin rzucała przedmiotami i wrzeszczała na mnie. Jak mogłeś wyjść sobie z inną kobietą i jeszcze mówić mi, że to jest nic wielkiego? Jak mogłeś mi to zrobić? Nie, to ty doprowadziłaś do tego. Nasza miłość umarła, już cię nie kocham. Wynoś się z domu! Wynoś się, ty draniu, nie chcę cię tu więcej widzieć. A nie moglibyśmy o tym porozmawiać? Nie! Nie, słyszysz, nienawidzę cię, wynoś się, bo niedobrze mi się robi z cudziną. Zbudzisz dzieci. Co one ciebie obchodzą? Co im zrobiłeś? Co zrobiłeś naszym dzieciom i mnie? W porządku, Lin. W porządku, tylko się uspokój. Dobra, wynajmy jakieś mieszkanie. Nie udało mi się nic znaleźć. Nie mam. Nie ma ani jednego wolnego mieszkania. Bill, co my robimy? Co ty masz zamiar zrobić ze swoim życiem? O czym mówisz? W zeszłym tygodniu kolega z klubu powiedział mi, że potrzebuje zbawienia. Wiesz, Konrad, chciał, żebym się z nim pomodliła i zrobiłam to. Ty też potrzebujesz Jezusa w swoim życiu. Musisz go tylko poprosić, żeby przebaczył ci grzechy i dał zbawienie. To działa, Bill. Ja to czuję, że działa. Usunąłem się na podłogę i płakałem przez 20 minut. W końcu zdołałem wykrztusić: Boże, jestem nieudacznikiem. Zawiodłem w swoim małżeństwie. Panie, przebacz mi. Jezu, wejdź do mojego życia i mnie zmień. Potrzebuję Ciebie. Sam nie potrafię tego zrobić. Od tego dnia nic już nie było takie samo. Halo? Bill? Mm. Tu Konrad. Co słychać? W
porządku. Lin ci powiedziała, tak? Tak, powiedziała. Teraz oboje jesteście w Bogu. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. No, mamy jeszcze długą drogę przed sobą. A też przez to przeszedłem, Bill. Dobrze to znam. Poszukajcie dobrego kościoła, słuchajcie chrześcijańskiej stacji radiowej, módlcie się razem i czytajcie Biblię. No, spróbuję, Konrad, ale ona nadal jest przewrażliwiona. Mnie trudno to znosić. Oddaj swoją złość Bogu. Mów jej miłe rzeczy, pochwal za to, co robi. Wiesz, nie zawsze mam na to ochotę. Biblia mówi, wszystko mogę w tym, który mnie posila, w Jezusie Chrystusie. Idź za Jezusem, a twoje uczucie do Liny na pewno powróci. Po prostu żyj wiarą. Konrad i jego żona okazali się wspaniałymi przyjaciółmi. Codziennie dzwonili, żeby nas wspierać i służyć radą. Powoli Bóg odbudowywał nasze małżeństwo na fundamencie prawdy, wzajemnego oddania i miłości. W następnym roku odsprzedaliśmy nasze udziały w klubie fitness, a szkołę karate przekształciliśmy w chrześcijański ośrodek dla młodzieży, gdzie dzieliliśmy się Słowem Bożym i opowiadaliśmy o Jezusie. Niektórzy byli przeciwni, ale wielu innych oddało swoje życie Chrystusowi. Ja nadal pracowałem, natomiast Lin postanowiła zostać w domu, gdzie sama uczyła naszych chłopców. Pewnego dnia doznałem olśnienia. Lin, Bóg powołał mnie do służby na ulicy. No, chcę, żebyśmy wyszli z domu i dzielili się dobrą nowiną z każdym spotkanym człowiekiem. Czy ty trochę nie przesadzasz? Nie ma innych sposobów, żeby służyć Bogu? Ale Bóg chce, żebyśmy się dzielili miłością Jezusa z tymi, którzy są na ulicy. Najlepiej w centrum miasta. No nie wiem. Nie wiem, czy mi to odpowiada. Nie jestem przekonana. Ale po wielu miesiącach modlitw Lin przekonała się, że to Bóg wezwał nas do tej służby. Skończyłem szkołę biblijną, zostałem ordynowany i założyłem kościół, który służy społeczności naszego miasta na różne sposoby. Wielu ludzi znalazło w nim Jezusa. Wspieramy finansowo dwa zespoły misyjne w Meksyku, odwiedzamy też miejscowe domy opieki. Pomagają nam obaj nasi synowie. Jeśli straciłeś wszelką nadzieję, miłość i pokój, pamiętaj, że Bóg może to zmienić, kiedy przyjmiesz Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Przyjacielu, Bóg zna twoje serce. Widzi, że jesteś załamany, wie, jak bardzo pragniesz być wolnym. Pomódl się teraz do Niego. Panie, jestem grzesznikiem i sam nie potrafię siebie uratować. Wierzę, że Jezus umarł za mnie. Wierzę, że wstał z martwych i żyje, aby dać mi życie wieczne. Dziękuję Ci, że przez Niego mogę otrzymać przebaczenie. Wejdź do mojego serca, Panie Jezu, i pomóż mi żyć dla Ciebie. Amen. A jeśli potrzebujesz rozmowy przed podjęciem tej tak ważnej decyzji, skontaktuj się z nami. Nasz adres: redakcja Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon 312 922 1462. W audycji numer 2706 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Billa Stipsa. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeżeli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon.